zaczyna, ale mam fotel, nie? To sobie usiądę. Nie mam oporów, żeby usiąść w swoim fotelu. Niektórzy mają, trudno. Zaczynamy nasz tygodnik. Takie będzie nowe wideo u nas. Tygodnik. Czasem nie będzie to tydzień pewnie, ale nazwiemy to i tak tygodnikiem. Nazwiemy, bo nie będę tego prowadził sam, bo oczywiście nasza redakcja to są dwie osoby, więc jest ze mną też kufel. Dzisiaj czuję się usprawiedliwiony, no bo dzisiaj był Amstel Gold Race, więc co prawda nie jest to Amstel, ale też holenderskie coś. No, to możemy zaczynać. O czym to sobie dzisiaj powiemy? Na pewno będzie trzeba powiedzieć o Pucharze Polski, no bo chociaż nie chce mi się o tym mówić. Ci, co chcą chwalić, to niech chwalą ten Puchar Polski. Ja tam widzę wiele wad w ogóle, które są po stronie związku, a na pewno nie po stronie organizatorów i na pewno nie po stronie zawodników, bo w ogóle chwała wam. Szkoda tylko, że działacze tak to ogarniają, jak ogarniają. No ale bądźmy dobre myśli, że lód skruszeje i beton też i będzie lepiej. W maratonie dzisiaj wygrał Wojtek Hajek, drugi był Mariusz Kozak. No w sumie też fajnie, bo to są dwaj nowi zawodnicy w JBG, którzy tam z takim średnim szczęściem w tym sezonie startowali, więc fajnie, że sobie tutaj ogolili ten pierwszy Puchar Polski. Wśród kobiet wygrała Monika Żur, druga była Paula Górecka, trzecia Magda Sadłecka. No, same opinie są w sumie dobre, nie? Że trasa była fajna, że w ogóle organizacyjnie wszystko było spoko. Ja tam się dzisiaj rano na Facebooku śmiałem, że była jakaś awaria z chipami, no ale to tam się okazało, że to wszystko było spowodowane jakąś zwykłą awarią prądu, nie? No wiadomo, że można było podstawić agregat, no ale nie każdy ma agregat, no więc 20 minut później, to w sumie zawodnicy i tak mówią, że lepiej jak start jest opóźniony niż jak jest wcześniej, tak jak u nas na wyścigu na Kujawi. No a w sobotę na XC najszybszy był Piotrek Brzuska, drugi był Patryk Piasecki i trzeci był Wojtek Halejak. Na Pucharze Polski zabrakło zawodników Krosa oraz Marka Konwy. Oni startowali w Pucharze Czech. Skupiałem się zapewne na zbieraniu punktów UCI, no i to jest właśnie ta wada Pucharu Polski. Nie mamy na tych wyścigach punktów UCI, a przynajmniej nie na wszystkich. No i to jest lekki syf. To jest nawet duży syf. No i po raz kolejny to nie jest to przy tych do organizatorów, bo wy te wyścigi chcecie robić jak najlepsze. No tutaj potrzeba czasu i potrzeba większego zaangażowania Pruszkowa w ten związek. Tak, właśnie tak. Bez tłumaczenia się długami i tym wszystkim. Po prostu zaangażujmy się tam pracą. No i to by było tyle w sumie o Pucharze Polski, no bo co tam mam więcej mówić. No fajnie, fajnie, że to ruszyło, że ta machina jakoś ruszyła. Niech to się rozwinie w ogóle w jakiś normalny sposób. Za rok, dwa, trzy powinno to jakoś normalnie wyglądać. Jeśli chodzi o Puchar Polski w maratonie, bo nie kojarzę, kiedy jest następne XC, ale w maratonie następny wyścig będzie w Połczynie Zdroju. Tutaj gdzieś puszczę adres strony www tego wyścigu w Połczynie, tam z zapisami i tak dalej. Ta strona swoją urodą próbuje nieudolnie nawiązać do urody stron OZ-Coli. Trzeba mieć trochę cierpliwości, żeby tam przebrnąć przez wszystko, ale jest to do ogarnięcia, mi się udało na wyścig zapisać. Organizator pisze, że w ogóle giga będzie od 80 do 110 km, więc no tam może być nieźle. Jak tak sobie zerkałem w wyniki zeszłego roku, to tam Andrzej Kaiser 3.11, 3.12, więc no ja tam się szykuję w ogóle na jakieś 5 godzin jazdy pewnie. No w temacie maratonów to jeszcze w sobotę był bike maraton w Miękini, to tam była ich inauguracja. No i początkowo to wygrał Piotrek Kurczap, ale się później okazało, że jednak Piotrek Kurczap nie wygrał, bo wygrał Bogdan Czardota. To znaczy pewnie im się nie wydawało, oni pewnie wiedzieli, ale nam się tak wydawało, bo tak było w wynikach. Data Sport. W weekend było dosyć dużo wyścigów tak naprawdę i trochę się działo w tych maratonach i w XT. Świerardów. Była też Świętokrzyska Liga Rowerowa. Taki jest chyba ten skrót SLR.
Świętokrzyska Liga Rowerowa. No chyba dobrze w sumie. No a o wynikach ze Świeradowa to wam pewnie jakoś napiszemy, bo jeszcze ich nie ma. Tam ze zdjęć jakichś było, można było coś wysnuć, że no nie wiem, albo Marcin Kawalec chyba, może tam był Piotrek Kurczap, nie wiem czy dobrze widziałem na zdjęciach. Na pewno byli bracia Górniakowie, też w Czubie był Artur Miazga też na zdjęciach. Ale no, zdaje się, że tam całkiem był dobry gaz, bo no, Czub był dosyć mocny. A no i jeszcze muszę powiedzieć, kurczę, muszę powiedzieć o Trójmieście, nie? No bo przecież Trójmiasto mnie zje, jak o nich nie powiem. Trójmiasto to jest Trójmiasto, więc tam podium jest raczej podobne zawsze, że Krzysiek Krzywy pojechał do Białegostoku, no to wygrał Bartek Banach. Raczej na tym wyścigu nie byli wszyscy super dysponowani, no bo tam w relacji Eberta się przewinęło coś tam, że jakieś wesele było, no pewnie jeszcze ich boli ten wyścig do teraz. No a na świecie to chyba tak z takich ważniejszych to było Sea Otter Classic w Stanach. No i tam w ogóle jest dużo wyścigów, jak nie bardzo dużo, bo jest i short track, i zwykłe XC i tak dalej, no i generalnie tam na marketingowe występy pojechał Nino Schurter i tam sobie pogolił te wyścigi wszystkie. I bardzo dobrze. Niech sobie zwiedzi chłop świat. No i dzisiaj był Amstel Gold Race, nie? No i tam co? No kwiato, nie? No. Ale patera też pięknie. No a teraz to powiem trochę wam więcej tak już nie o wyścigach, tylko tak o tym, co się u nas dzieje, bo tak dostaliśmy też jakiś czas temu już w sumie dużo akcesoriów albo akcesorii. Nie, akcesoriów dostaliśmy dużo z firmy Rose. No i tam dostałem takie ciuchy różne, bym wam pokazał getry, ale są w praniu. No ale dostaliśmy taką deszczóweczkę. Deszczóweczka jest produkcji firmy Chiba. To jest takie tutaj o Rose, Cycle Your Way. Tu jest taki elegancki zameczek. Deszczóweczka, wiatróweczka w sumie, bo zakładałem sobie już ją w taką zimniejszą pogodę, taką wiosenno-zimniejszą. O, zameczek prawie działa, coś przyciszczyłem. Jest gitara. No i kurtka jest generalnie produkowana przez Chibę i kosztuje w ogóle 10 euro mniej na Rose niż na Chibie, co jest dość ciekawe, aczkolwiek to nie jest w ogóle, patrząc na deszczówkę, to jakiś hiper tani wytwór producenta, gdyż no 85 euro trzeba wyścielić. Ale daje radę, naprawdę daje radę, a poza tym mieści się w to, więc można do kieszonki sobie potem wsadzić i jest malinowo. No, to jest kurtka. Mamy jeszcze pompeczkę taką fajną, małą. No i pompeczka to pompeczka, ma tutaj sobie taki fajna, taka aluminiowa i jest w ogóle teleskopowa. Wow, taka długa. Bardzo spoko się ten w ogóle pompuje, oby jak najrzadziej. Ma też mocowanie do koszyka. Ja tak patrzę, bo tu wisi mój rower. Ma mocowanie pod koszyk i do kieszonki też można zmieścić w razie czego, jak ktoś nie chce montować pod koszyk. No, jest taki narzędziownik standardowy, ologowany. Ma wiadomo wszystkie imbusy potrzebne, takie tam pierdołki. Też jest spoko w ogóle, nie ma to jak sobie taki narzędziownik w ogóle do kieszonki wsadzić. Wiesz, że nie zginiesz wtedy. No i są też oksy, w ogóle oksy są spoko. Ja myślałem, że będą to jakieś takie zwykłe oksy po prostu z białym szkiełkiem. No i w ogóle mają bardzo, bardzo fajny fotochrom się okazuje, gdyż się bardzo mocno ściemniają te okulary. Wrzucę jakieś zdjęcie w ogóle na słońcu, żebyście je zobaczyli to po ściemnieniu. Bardzo, bardzo spoko okulary. Czy to takie zwykłe, nie? Ale są spoko, bo fajnie działają. A, jest jeszcze jedno, ale to muszę się stąd ruszyć, żeby wam pokazać. A, i tu mamy taką oto pompeczkę stacjonarną. Bardzo sympatyczny wyrób. Mam dotychczas porównanie w sumie tak naprawdę tylko z pompką Parktula PFP3 czy tam PFP4. No i pompka Rose tam kurczę miażdży, nie? Parktula, sorry Parktul, ale zostałeś tam zniszczony. Nanometr wskazuje w ogóle tutaj podziałka aż do 18 bar. Nie wiem w ogóle, czy jakaś rowerowa opona czy szytka ogarnie 18 bar. Chyba 14 szytka maksymalnie, jakoś tak mi się kojarzy, nie wiem czemu.
No, no ale Niemcy sobie chcieli, to sobie zrobili 18 bar i jest. Jest w ogóle fajny, bo jest szeroki komin. Łatwo się bardzo nawet uszczelniało koła, które ostatnio robiliśmy, bo dużo naraz powietrza może wtłoczyć i jest w ogóle bardzo fajnie. Bardzo fajna pompeczka, ładnie wygląda, super wykończona. Dużo tłoczy powietrza, mało się trzeba namachać, żeby napompować koło. To jest mega spoko. Powoli to będziemy zmierzali chyba do końca. A nie, nie będziemy zmierzali do końca. Nie będziemy zmierzali do końca, bo trzeba powiedzieć o tym jeszcze, że mamy już 14 tygodni do Sudety MTB Challenge. I właśnie teraz się wybieram do Warszawy w końcu, bo mieliśmy raz przełożone badania wydolnościowe i będziemy mieli drugi raz, znaczy pierwszy raz, ale mamy drugi termin. No, może być tam ubaw. Ja wam te w ogóle wyniki chyba udostępnię, chyba że stwierdzę, że jest w ogóle aż taka żenada, że nie. No, no i właśnie teraz sobie takie jedne badania zrobię właśnie we wtorek i następne zrobimy za jakiś czas. Pokażemy wam mniej więcej, jaki można osiągnąć progres, stosując się do takiego planu treningowego, no planu, który przewiduje też wszystkie ludzkie słabości. A ja mam ich dużo. No, to by było na tyle. To jest już koniec pierwszego tygodnika. Nie wiem, ile z tego wyjdzie minut, ale mam nadzieję, że nie zanudziłem was do końca. Subskrybujcie nasz kanał, śledźcie nas na Facebooku, odwiedzajcie naszą stronę www, wchodźcie na nasz Instagram, w ogóle tagujcie wszystko mtbxc.pl, znaczy nie wszystko, tagujcie mtbxc.pl, jakieś rowerowe zdjęcia i tak dalej. No, no i tyle, i mam nadzieję, że widzimy się za tydzień. Do zobaczonka.